We wczorajszej partii Duda grał z młodym zawodnikiem z Indii, Pragnanandą, arcymistrz 2600 Elo. I tutaj Duda zdecydował się na skoczek F6, poszło C4, F6, skoczek F3, D5, skoczek C3, C5. Duda od razu atakuje w centrum. No i po CD Duda zdecydował się na skoczek D5. No, i na pierwszy rzut oka może się to skoczek bije D5 wydawać takie skrajnie głupie, no bo przecież biały swobodnie sobie tutaj zajmuje centrum. No a mało tego jeszcze czarny tutaj wybija, więc no biały po prostu pionami zdominował te centralne pola. I tak. Mogłoby się wydawać, że to jest bardzo złe podejście. Natomiast prawda jest taka, że te pozycje z perspektywy czarnego mają w sobie sporo jadu, ale dopiero w perspektywie końcówkowej. Ponieważ zauważcie, że tutaj czarny na skrzydle hetmańskim ma dwa pionki na jednego, więc dzięki temu. Czarny ma tutaj fajne szanse, żeby właśnie w końcówce wytwarzać wolnego pionka, więc wszelkie pionkówki będą wygrane, wieżówki będą lepsze, więc to jest oczywiście na plus. Natomiast na minus jest to, że biały rzeczywiście to centrum posiada pod swoim władaniem. No i trzeba uważać w grze środkowej na jakieś ataki w centrum. Oraz też na skrzydle królewskim. To, to może być problematyczne. Natomiast jeżeli czarny przetrwa grę środkową, no to w końcówce rzeczywiście jest w stanie przeciwnika wyciskać. I tutaj Duda zdecydował się na koniec B4 szach. Biały się zasłonił, wybicie na D2 i roszada. I tu jest jeszcze pewien kolejny bardzo ważny aspekt, że już podwielekkie lekkie figury się wymieniły. Co za tym idzie, tych figur jest już dosyć mało, biorąc pod uwagę, że zaledwie 10 posunięć zostało tutaj zagrane. I to jest na plus dla czarnego, ponieważ czarny ma tutaj mniej przestrzeni, więc te figury na małej przestrzeni by się kisiły, gdyby ich było dużo. Ale jest ich mało, więc teraz każda z figur ma fajne pole i Pole na którym nie będzie przeszkadzała innym figurom. Czyli tak, skoczek przejdzie sobie grzecznie na F6 będzie atakował na E4. Goniec sobie pójdzie na B7, też, też będzie atakował na E4, wieża na C8, wieża na E8, figury elegancko wyprowadzone wcale sobie nie przeszkadzają. Przykładowo, wchodzenie skoczkiem na C6 też jest grywalne, no ale wtedy ten skoczek już gońcowi trochę by przeszkadzał, więc lepiej tego nie robić. W partii goniec c4, przyznam, że miałem tutaj takie flashbacki z Meltwater, gdzie tam Duda zagrał ten sam wariant przeciwko Mamed Jarowowi. No i skończyło się to nie za ciekawie, tak dla przypomnienia. To jest ta partia, gdzie akcja rozwijała się w ten sposób. No i tutaj Duda dostał to bardzo nieprzyjemne d5, później e5. I jeszcze E6. No i tutaj po prostu został zajechany na skrzydle królewskim. No i partia się skończyła. Kończyła po prostu przegraną. Także, tak jak wcześniej wspomniałem, no te pozycje są zjadem, ale czarny musi przetrwać tę grę środkową. Jak przetrwa grę środkową, to jest naprawdę ok. Więc z całą pewnością Duda tamten wariant przeanalizował i wiedział już, jak prawidłowo tam zareagować. No ale jednak w tych strukturach jest mnóstwo tego typu możliwości dla białego, gdzie tam biały oddaje tego pionka, gra e5, gdzieś tam się rozpędza. Na skrzydle królewskim, więc no dużo rzeczy, na które trzeba uważać. Także trochę tego się obawiałem, ale wyszło bardzo fajnie. Biały goniec C4, no to właśnie skoczek D7, B6, goniec został rozwinięty, wieża została rozwinięta, druga wieża została rozwinięta. Duda ma już tutaj świadomość, że przeciwnik będzie chciał grać D5, żeby albo wytworzyć wolnego pionka. Albo żeby poświęcić i zagrać E5 i dalej atakować na królewskim. Natomiast w obu konfiguracjach linia E się otwiera, więc ta wieża jest już tutaj na to przygotowana. Biały wieża E3 to jest takie posunięcie, żeby w razie co wrzucać tę wieżę po trzeciej linii do ataku. Więc czarny skoczek F6 jest. Presja, podwójna napionka E4, więc biały broni. No i skoczek wygonił wieżę, i jeszcze goniec się zaktywizował. I tutaj Duda podjął bardzo fajną decyzję, jeżeli chodzi o dalszą grę, grając goniec C4. To jest bardzo dobra wymiana dla czarnego z paru powodów. Po pierwsze, goniec. Bardzo często jest przydatny w ataku na skrzydle królewskim. Więc pozbywamy się ważnej figury, która w dalszej perspektywie mogłaby nam zagrozić. Po drugie, goniec wspiera zagranie D5, no i ewentualny dalszy atak po przekątnej A2G8, a mało tego, jeszcze zabezpiecza tutaj tego pionka z A2. Więc pozbycie się go sprawia, że tu skrzydło hetmańskie się osłabia oraz Osłabiają się perspektywy na atak na skrzydle królewskim. Także y, wiele y, fajnych plusików. No i w partii ta wymiana nastąpiła Hetman E2, no i czarny się wycofał na C7. Także Duda y, bardzo cierpliwie podszedł do tej pozycji. Y, to jest bardzo fajne podejście. Y, chodzi tutaj o to, że jak tylko D5 zostanie zagrane, no to ta wieża się przyda, żeby tego pionka ewentualnie y, po linii atakować. W partii Hetman D3 skoczek się wrócił, on już tam nic do roboty na G4 nie miał, no i rzeczywiście to D5 nastąpiło, a pod e 5 Jeżeli tutaj nastąpiłoby ED5, co wydaje się potężne, no bo ten pionek zaraz tutaj wjeżdża na D6 już blisko pola przemiany i pozamiatane. Natomiast prawda jest taka, że nic takiego, bo po prostu wieża D7. No i teraz, jeżeli zostanie zagrane D6. No, skoczek E4 i pionek zostaje zdobyty, a jeżeli, jeżeli Hetman sobie po prostu odejdzie, żeby bronić, no to wieża D6, Hetman D7, wieża D8 i ten pionek jest po prostu piekielnie słaby. Stąd w partii E5, no to skoczek się wycofał, oczywiście no, z skoczkiem do centrum, no to nie bardzo, ponieważ jest Hetman bije E4, wykorzystujące związanie. Więc w partii skoczek D7, Hetman tutaj zbił, no i Hetman E7. Zobaczcie, Duda bardzo fajnie już bierze pod uwagę pionka E5, no i może się zaraz białemu zrobić nieprzyjemnie. Biały Hetman B5, no to skoczek F8. Pasywne, ale ten skoczek, jak zamelduje się na G6, no to będzie fajny atak na piona, a będzie też mógł się tu aktywizować nawet na królewskim. W partii nastąpiło H3, furtka dla króla, no to czarny to samo. No i wieża D6. Biały się tutaj aktywizuje, no to czarny wieża C8 chce wykorzystać za to linię C. Biały Hetman D3, no to wieża wjechała bardzo aktywnie, Hetman F5, no i tutaj Dute zdecydował się na wieża C1. Można by się zastanowić nad wieża C5 z zamysłem takim, żeby zagrać skoczek G6 i skoncentrować, skoncentrować swoje figury w ataku na tego piona E5. Natomiast prawda jest taka, że nie da rady, no bo jak tylko ten skoczek pójdzie na G6, to wtedy wieża wjeżdża na D7. No i to oczywiście niedobrze. Więc ten skoczek jest tutaj przywiązany do defensywy pola d7, więc z tego też powodu pozbycie się aktywniejszych, ciut aktywniejszych wież przeciwnika jest na plus. W partii nastąpiło wybicie, król h2, no i teraz wieża c5, biały cofnął się tutaj, Hetman d3, w partii Hetman b7, wieża a5, tutaj wygląda dosyć fajnie. Z ideą taką, żeby tutaj tam G6, skoczek E6 i próbować gdzieś tam się zainteresować tym pionkiem na A3. No, przy dobrej grze białego, no to nic złego mu się tutaj nie stanie. No, raczej szanse na wygranie takiej pozycji są mikroskopijne. Z, z takim solidnym arcymistrzem. Natomiast no to jakieś tam szanse na wygrywanie tutaj dawał, ale pozycja cały czas w granicach równowagi. Natomiast w partii Hetman B7, biały jakieś tam H4, no to Duda stoi w miejscu, wieża D8, zagrał G6, żeby w razie co król mógł pójść na G7, żeby tego skoczka odwiązać. W partii wieża B8, no to król właśnie zszedł ze związania Hetman E4. Skoczek D7, jest tutaj koncentracja na pionku E5, no ale teraz następuje wieża B7, no i po Hetman E6 e, następuje wymiana słabości, no i tutaj partia zakończyła się remizem. E, także Duda w tej partii zagrał bardzo solidnie, e, ani przez moment przeciwnik nie miał jakichś szans, żeby tutaj cisnąć na wygraną. No i taki remis jest oczywiście w porządku. No przeciwnik przeciwnik nic tam Głupiego nie zagrał, szans na przejęcie tutaj przewagi zbytnie nie było, także jest w porządku. No a dzisiaj będzie walka z karsenem. Ale jeszcze jedną ciekawą rzecz Wam tutaj zaprezentuję: mianowicie zawsze mnie bawi, jak tam jacyś amatorzy bez pojęcia większego o szachach tam się pultają, że o te szachy klasyczne, to tam już wszystko zostało wymyślone. Ci arcymistrzowie to tylko siedzą i wkuwają te warianty i tam w zero jakieś. Jakiejś kreatywności, tylko kwestia zapamiętania, kto tam lepszą ma maszynę i jakie warianty mu przygotują. No, natomiast prawda jest taka, że szachy są na tyle złożoną, ciekawą grą, że tutaj jest ogromne pole do popisu: duże pole do kreatywności, do wymyślania nowych pomysłów, nowych wariantów debiutowych. No i bardzo dobrym tego przykładem jest właśnie wczorajsza partia Mamediarowa z młodym arcymistrzem Esipienką. Mianowicie poszło d4, skoczek f6, c4, e6, nie 4. <ścoughs> Oczywiście te pozycje po e6 no to z, rozpracowane są wzdłuż i wszerz, no tutaj. To, to są główne warianty: Skoczek C3, Skoczek F3, G3 też jest grywane, także tutaj jest całe mnóstwo takich klasycznych wariantów. A mediarów się tutaj nie patyczkuje, poleciał G4 Turbo Pełna Agresja. I co ciekawe, Czarny nie zdecydował się zbić na G4. Jeżeli chodzi tutaj o to bicie na G4, no to pozycja czarnego naprawdę nie jest taka prosta. No bo jeżeli tutaj zrobi cofkę, no to zaraz następuje skoczek C3, E5, no i takie to się zaczyna robić podejrzane. Oczywiście. Jak tam sobie wrzucimy to na stokfisza, no to stokfisz powie, a tam biorę pionka, bronię się przez 30 ruchów, wychodzę z pionem więcej. Ale z praktycznego punktu widzenia, pozycja wcale prosta do gry nie jest. I w partii nastąpiło D5, no to mamy Djarow się wpakował rzeczywiście tym pionkiem, zagrał goniec G2. Zobaczcie, że po raz kolejny tutaj poświęca tego pionka. Jeżeli nastąpi bicie, to no Nie mam żadnego pojęcia, co tam dokładnie planował, ale zapewne chodziło o skoczek C3, żeby zabezpieczyć pole E4 i później H4. A jak Parny zrobi jakąś furtkę dla tego skoczka, no to wtedy E4 i rzeczywiście też pionek D5 podwisa. Także aktywność jest naprawdę całkiem zacna. I w partii goniec B4, no to poszło królew 1, i możemy sobie zobaczyć, jak to się potoczyło dalej. Biały tutaj rzeczywiście rozwinął się z atakiem na skrzydle królewskim, natomiast Esipienka bardzo dobrze tutaj zareagował kontrując w centrum. To jest takie klasyczne podejście. Jeżeli jedna ze stron rzuca się do akcji na skrzydle, no to wtedy trzeba otworzyć centrum i te pionki, które poszły do przodu, będą wtedy słabe. No i w partii tutaj w ten sposób się akcja rozwinęła. Biały wprowadził tego skoczka do akcji, wrzucił G6 w ogóle. Chodzi tutaj o to, że jeżeli nastąpi HG, no to teraz H5. No i nagle tutaj, po linii H, są problemy. Ale Sypienka nie przyjął tej ofiary, nastąpiło wybicie, król się schował, Hetman B3. Hetman D7, no i tutaj pozycja się bardzo mocno uprościła, no i finalnie ta, ta końcówka zakończyła się remisem. Także jak widzicie jeszcze dużo ciekawych rzeczy pozostało nam do odkrycia, także śmierć remisową Szachów już przepowiadał Kapablanka 100 lat temu, 100 lat później okazuje się, że jeszcze do tej remisowej śmierci bardzo daleko także taka ciekawostka dobrze więc zapraszam w takim razie od 14 leci partia Duda kontra Carsen. będą dla was komentowali Tomek Jaskółka i Miłosz Szpar także z całą pewnością będzie ciekawy. także dzięki za uwagę i pa pa